Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Amoki i zapraszam was na kolejny odcinek. Zagrajmy w Grand Theft Auto 5. Nie wiem, który to już odcinek, ja nagrywam jeden po drugim. Robię to wszystko dla was. Robię to wszystko też dla siebie, żeby mieć później jakąś pamiątkę, że nagrywałem z tej gry. Z tej świetnej gry, od razu po premierze, praktycznie od razu po premierze. I dojeżdżamy do domu i robimy misję u siebie przed domem. Przed domem zostawiamy kładę, oczywiście nie robimy misji, tylko wskakujemy i wskakujemy. Helul. Dobra, tutaj chyba trzeba wejść. What the fuck? Co on tu robił u nas w domu? Myśli, że się schowa, frajer. Zmył chyba tą maskę z przodu. Jeee, zmył maskę. On normalnie wygląda teraz. O, skąd ja wiedziałem, że on mu to zrobi? No, teraz to wyglądamy jak jakiś dziadek, ale taki bardziej przypakowany. Jak to chodzi do przedszkola? To jest, żeby pogadać. Właśnie. Shut up before I molest you, all right? Now is there anything else? I look through the phone directory. I did find a Michael Gesanta, about the right age, married with two kids. What's his wife's name? Amanda. Amanda? Amanda. Yeah. You're a genius, you moron. Come on, come here. Hey, nie mówcie, że teraz będziemy jechać po Michaela. Wiedziałem, że drugi raz mu przypieprzy. Run, you little bastard! Get out here! We're going to Los Santos! Yeah! Jedziemy do Los Santos. What about me? You're CEO of Trevor Phillips Enterprises. Find us some business so that we can make some money. And tidy my shit up. Let's go, wait, come on. I'm driving. Ah, yes! I'm joking. A to, on myślał, że on mu to zrobi, Jezus Maria. Ta gra jest komiczna. Dobra, udaj się na osiedle przyczep. Gdzie jest to osiedle przyczep? Wsiadamy? Dobra. Jedziemy. Nie będę brał kłada, bo kładem to trochę daleko by było. Czekajcie, wybaczcie, że od razu tak przerwę, ale zobaczę tylko... Aha, to tutaj. Po co ta karetka? Wow! Panie, pan jeździ! O, przejechałem po nim, ale on dalej żyje. Dalej się trzyma. Wsiadę do przodu, będzie bezpieczniej, chłopie. Cousin a visit. I ain't seeing him in a while, Trevor. All the more reason to drop by. Powiem wam, że poprawili. Dobra, nie będę wam przeszkadzał, jak będą gadali. Bo chcę, żebyście słyszeli wszystko. For fuck's sakes! Another chapter of the lost descended on this fine town. Looking to mourn, maybe revenge their dead. I was thinking me and you could pay our respects. Wow! Tu są nawet pioruny! Jak jeździsz, bałwanie? Tu są nawet pioruny, tu są nawet wszystkie zjawiska jakieś atmosferyczne, lol. A, co ja mówię? Powiem wam, że poprawili strasznie dobrze sterowanie. Ponieważ teraz jak jeździmy gdzieś z dużą prędkością i skręcimy, automatycznie przechyla nam samochód w tą stronę, jak to się nazywa? Zjawisko odśrodkowe, czyli nas przechyla. Tak, jak jest burza, to tak mi drży pad, że nie wiem. Napiję się, tutaj bo mam soczek. Soczek, kurwa. Kompot, ja pierdolę. Czy to jest trumna? Podłóż bomby przylepnę do przyczepy. Mogę wyjść stąd? Dobra, teraz muszę się skradać chyba, co? Bomby przylepne. Gdzie są bomby przylepne? Jest bomba przylepna, dobra. Powolutko się będziemy skradać. Czy oni no mogą mnie zobaczyć? Zbliż się do przyczepy i wyceluj używając LT.
Dobra, jedna podłożona. Tylko najgorzej będzie z tymi na środku. Bo ja nie chcę tutaj, wiecie, ja nie chcę tutaj się za bardzo pokazywać, bo boję się, że oni tutaj zaraz zaczną ostrą strzelaninę. Czy ktoś tutaj będzie? Chyba nie. Czy tam ktoś stoi? Chyba nie. Boję się, żeby tutaj mieli... A, tam są frajerzy! Chyba mnie nie widzą. A, dobra, oni tylko widzą przód. Czyli mam zasięg, który oni widzą, to spoko. Tak bardzo mnie nie słychać, to więc mogę się spokojnie poruszać. Okej, okay, jeszcze to jedna przyczepa została. Rozchyl się. Hop. Chyba na górę miałem to rzucić. Wow. Nie, 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 odłóż to. A mogę ją położyć i podnieść? A jeszcze mam 16, to spoko. Się przestraszyłem, że zgubię zaraz je wszystkie. Okej. Okay. Tam jest jakiś frajer, to więc rzucę to tam. To tam. Trafię w ogóle? Chyba gówno. O, ja nie chcę, żeby zauważyli te bomby, więc będę się poruszał dość cicho. O, ktoś jest zaalarmowany albo nie usłyszał, tak? Chyba nie słyszą mnie. Dobra, aby tylko po cichu. Jest jakiś frajer za rogiem. Albo jest... Tam jest koleś. Co ja zrobiłem? A, z ten. Dobra, przydałoby się wziąć broń z tłumikiem i go zdjąć. Tylko czy ja go zdejmę? Nie. Czy ja mam latarkę na tym założoną? Serio? Bo tam jest koleś, ale on się patrzy w moją stronę, czy nie patrzy się w moją? Czekajcie, czy można latarkę jakoś wyłączyć? Można. Spoko, więc zdejmiemy go ładnym celnym strzałem w głowę. Chowaj się za śmietnikiem się schowaj! Dobra, chyba ich... Chyba czas ich wykończyć. Bo się wpakowałem w gówno. Ile ich tu jest, kurde! Wow, wow! Chowaj się, Trevor! Chowaj! Ginę! Ginę, mam mało życia. Ginę. Już z tym muszę się jakoś schować gdzieś. Dobra, czas się przenieść w jakieś bezpieczniejsze miejsce. Wow. A, tym razem to wy mnie załatwicie, tak? Dobra, już chyba giniecie. Zaraz was załatwię. Tylko poczekajcie. Niech wyjdzie ktoś, któryś. No, dawać, frajerzy. O! O, nie, dostałem! Misja nieudana, spoko. Muszę jeszcze raz zrobić. Lo. Dobra, do trzech razy sztuka. Czy uda mi się za drugim razem? Wiecie, to nie jest takie łatwe, bo to jest strzelać tutaj, podłożyć tutaj TV. No. Dobra, podłożymy to po cichu. Zrobimy to przynajmniej po cichu. Tylko czy ja dam radę zrobić to tak, żeby oni nie usłyszeli? Bo wiecie, bo to jest dość trudne podłożyć jeszcze w taką burzę. Chyba będę rzucał dopiero wtedy, jak będzie... Wiem, że mam bombę. Będę rzucał dopiero wtedy, kiedy będzie burza, czyli będzie grzmiało. Ops. Okej. Przejdziemy sobie naokoło. I tych frajerów będziemy zdejmować po cichu. I nie będę właził tam do środka, bo coś czuję, że będzie trudniej.
haps, 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 teraz obejść tylko, aby... Coś tu jest. Mam nadzieję, że nie, tam jest jakiś flyer. Kurde, przydałoby się wejść, no. Który jest z budynków. Kurde, to są takie siatki wielkie. To jak ja niby mam tam przejść? Dobra. Drugim razem powinno się udać. Przynajmniej nie powinienem zdejmować na początku tego frajera, bo... Oni mnie widzieli wtedy. Dobra, jak są te, to oni mnie zobaczą. Przylepił się? Dobra, przylepiło się. Tam, aby się przydało przyczepić. Łapcie! Dobra, nie chcę za bardzo się tutaj odrzucać. Co on tak mignął? On nie zobaczył. Przynajmniej nie powinienem. Nie powinienem. Nie powinien! Kurde! Mój zasób słów jest taki słaby. O, tam ktoś stoi. Co się z tą skrzynką? Widzicie, co się z tą skrzynką stało? Ona wyleciała nagle z ziemi. Dobra, on już nie szuka. Więc można przejść tędy. Chyba, że on stoi... Nie, on stoi tyłem do nas, więc dobra. Spoko. Mam chyba rzucić na tą tą. Dobrze patrzę. Jest jeden koleś czy dwóch? Właśnie zastanawiam się, czy to jest jeden koleś czy dwóch. Bo nie chcę się, wiecie, wtopić. Ale chyba go zdejmę sposobem takim, że... Zastrzelimy go po prostu. Bo chcę wyłączyć... Dobra, wyłączona jest to tak. Tu jest jeden koleś, to możemy go zdjąć spokojnie. I złapać na minę. O, łap minę. Hopsa. Dobra, aby tylko nie zauważyli ciała, to będzie git. Jest tam ktoś? Tam jest dwóch kolesi przy motorach. Więc tutaj trzeba się przekraść chyba tyłem, wiecie? Albo tędy przejdziemy? Coś w sumie tamci są za budynkiem, więc nie powinni mi za dużo coś zrobić. Tamci patrzą w tą stronę, więc jest niebezpiecznie. Powinienem ich obejść albo ich znokautować. Ale raczej to mi się nie uda. Dobra, 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 dobra. Robimy to po cichu. Tamtych kolesi jest dwóch. Czy oni ze sobą gadają? Chowaj się! No, czy oni ze sobą gadają? No, Trevor, co ty robisz? Nie chcę tylko, żeby mnie zauważyli. Dobra, oni chyba tu nie patrzą. Jestem bezpieczny. Tak, tam jest dwóch kolesi, ale jak ja się tam przekradnę, to ja nie wiem. Boję się, że jak przejdę tutaj, to mnie zobaczą. Nie, chyba nie zobaczą. Dobra, ich tam jest dwóch. Musimy podejść chyba od tamtej, od strony południowej. Lalalalalalala, przejdę. O, dobra, oni mnie nie widzą. Aha, oni chyba mnie nie widzą w ogóle. Tam jest kilku kolesi. Dobra, czas podłożyć na przyczepę. Jedną. Kurde, nie trafiłem. Trafiłem, tylko że ja nie widzę.
Czy oni jak przejdę, to mnie zobaczą? Dobra, 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 dobra. Ostatnia przyczepa. Abym nie był głośny. Tu chyba... Tam gadają. Chyba... Ta. Dobrze? Źle. O. Tamta przyczepa. Sorry. Ops. Dobra. Zdetonuj bomby. Jeps. Dobra, udało się. Za drugim razem mi się udało. Wolałem troszeczkę odbić. Bo nie wiem co. Dobra, zmieńmy broń. Bo mnie tutaj trafiają. Ui, wracamy do Wajda. Szybko, 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 bo mnie zastrzelą. Okej, okay, szybko, szybko, wbijaj do tego auta. Jedziemy, uciekamy, szybko. Udaj się do Los Santos. Ach, kurde! Czy oni mnie będą gonić, czy tak mi się wydaje? Dobra, dzisiaj wam zrobię taki dłuższy odcinek, bo widzę, że udajemy się do Los Santos, więc to trochę nam zejdzie. Ach! Kurde, to sterowanie podczas burzy nuży. Trzy kilometry do Los Santos, lol. Trochę wydawało mi się, że jest dalej, ale... Nie, nie skręciłem! Wiu! Ale dobra, przecież krzaki zawsze spoko. Nie chcę wypaść! Dobra, 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 brzegiem jakoś dojechaliśmy. Lol, nie mogę się skupić na czytaniu i na jeżdżeniu, bo to się źle łączy. Nie. Dobra, fuck. Fartem, w ostatnim momencie zablokowaliśmy go. Na drzewie. W sumie drzewa się czasem przydadzą. Aha, teraz mnie będzie ścigał. Ja na skróty sobie pojechałem. Szybciej. Trisha boy's name? It doesn't matter. Sounds weird. He was weird. He was the smartest, toughest, weirdest kid in Canada. Well, in the Canadian border region of America. Okay. This boy, he had all the talent, charisma, and guile that a boy could have. That's it. That giant sprawl, Los Santos. This is the place! No, z pocztówki, to co, wcześniej oni tutaj nie byli? A, dojeżdżam do takiego punktu widokowego chyba. Bo oni raczej nie będą wjeżdżać do miasta, ale chyba pewnie później wjedziemy. Okej. Okay. Kto to nas trąbił? So, Michael, this is where dead men come back to life. Da. I Trevor odkrył Los Santos. But you'll keep for another day or so, huh, old friend? You motherfucking fuck! I grieved for you! Weren't even fucking dead. You're my best friend. A teraz jest wrogiem, tak? Tylko go znać najpierw. I co, wsiadamy do auta? Spoko.
Udaj się do mieszkania kuzyna Wade'a. Spoko. Gdzie? About that boy, Trisha? Ah, yeah, yeah. Where were we? Right. So, this kid, he could fly planes. So, ging tam w tym pięknym aucie, na które zbierałeś pewnie wieki. Just maybe dropped the nuke. And it was all going well until one day, just before he got his wings, an evil witch in charge of psychological evaluations told him he was unstable and grounded him for life. That's terrible. It was. Sent him to a deep pit of doubt and despair. And just then, just as he hit rock bottom, he met a fat, silver-tongued troll under a bridge. That's cool. What was the troll's name? Mike. Michelle. A lady troll? Yeah, he had tits like one, but no, he was a boy. Sorry. Michelle is a funny name for a boy. Słucham ich historyjki, dlatego się skupiam na grze. He sat under his bridge, robbing anyone who passed him by. Sometimes he'd go into town and rob the shops and inns and such. And he persuaded our hero that maybe he should rob people too. And you know what? Little Trisha did rob people. And little Trisha was good at it. Czy oni to Trisha nagrali i puszczają cały czas tylko to samo? Bo słyszę, nic się nie zmienia w formie wypowiadania się. Trisha, 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 tak samo brzmi. Dobra, dojechaliśmy na miejsce. Więc wszystko ładnie, spoko. A, tutaj wjazd jest, dobra. Spoko, myślałem, że tam dalej. Ale tutaj nie zrobili animacji skręcania. Weź tam jeszcze wyżej. Dobra, wchodzimy na górę. No i jeszcze mu nie otworzę zaraz. Czemu ja mam kilka strzałów w tym i żyję jeszcze? This is my girlfriend's place. She's at a business conference. You can't smoke here and you can't stay here. How's it going, cousin? It's been a while. Yeah, I ain't seen you since you was caught in Evelyn's bed. A guy we've never proved. You gotta go, both of you. My girlfriend, she'd kill me if she knew I had guests. Well, it's not much of a girlfriend if she don't like your family. Now, would you get me a fucking drink? I'm not gonna ask you again. Oh, yeah, okay. Wait, I ain't got no booze. Well, then you go out and fucking get me something. You go too. Czyli obydwaj, tak? Dobra, chyba teraz w tym momencie skończy się misja. Że mam taką nadzieję. Można tylko zostać mieszkanie Floyda jako kryjówkę. Zaparkuj pojazd w wyznaczonym miejscu, aby je zapisać. Spoko. I teraz będą się pewnie pojawić jakieś informacje i powinno pisać okończono. Jest ukończono. Przyjazd to magia. W 75%. Czołgowy. Czemu zawsze nie mogę zrobić tego na 100%? To nie wiem. Chyba, że miałem tam kiedyś na 100% coś, ale zapomniałem. No dobra, w tym momencie ja się z wami żegnam. O, teraz się mogą między sobą przełączać, fajnie. To na następnym odcinku zobaczymy, kto jakie ma misje. Więc do zobaczenia, ja się z wami żegnam. Jeżeli się podobało, zostawcie łapę w górę i zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście pierwszy raz. Więc do zobaczenia i cześć!